Bardzo serdecznie witam ponownie naszych niestrudzonych pielgrzymów. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Króluj nam Chrystus. Zawsze i wszędzie. Każdy dzień przynosi nowe niespodzianki, wezwania. Przybywają nowi pielgrzymi, inni z powodu obowiązków muszą odejść. Bardzo proszę opowiedzieć, co się wydarzyło od ostatniej naszej rozmowy. Pan Sławomir Zakrzewski. Każdy dzień i każda chwila to jest dla nas wielka przygoda z Panem Jezusem. Mamy teraz na wieczór możliwość podsumowania naszej modlitwy i naszej drogi modlitewnej, kiedy my cały czas spotykamy ciekawych ludzi, a także do nas dołączają ciekawi ludzie. Między innymi małżeństwo, które... a właściwie żona, do której przyjechał mąż specjalnie, przywożąc tam części zapasowe do wózka, które no, mogą się przydać. Mieliśmy przygodę z awarią osi wózka i tak na Bożego Ducha ledwo dojechaliśmy na nocleg. Urwała się oś, ale było niedaleko i tak doturlaliśmy się. I dzisiaj musieliśmy się wrócić do Koszalina, stąd pewne opóźnienie, że tylko przeszliśmy jakieś około 20 kilometrów, tylko dzisiaj jesteśmy w Darłowie obecnie, od noclegu. To było piękne. Na pewno było to, że dużo osób, które dzwoniło, mówi o swoich intencjach, które nam składa, jest to taki kredyt zaufania. Rano zadzwoniła do nas siostra, bodajże z Przemyśla, Marta, która bardzo poruszona, bardzo, no przede wszystkim poruszona, ale tak pozytywnie, tak wniośle nawet, mówi, że czy my zdajemy sobie sprawę, w czym uczestniczymy. Bo słowa Ewangelii, które dzisiaj były czytane właśnie w piątek, dotyczyły nas, tak? Odczytała to, będąc dzisiaj na porannej mszy świętej. A one mówią o tym, że nie zdążymy obejść wszystkich miast Izraela przed przyjściem naszego Pana. To mnie też poruszyło. Robiłem akurat zakupy związane ze sprzętem, z naprawą wózka. I tak sobie pomyślałem właśnie, jeśli to jest ten czas, to my i tak musimy robić swoje, iść w Polskę, obejść wszystkie te miasta, bo biorę pod uwagę, że Polska jest tym drugim Izraelem, nowym Izraelem, że oczy świata są także zwrócone na ten nowy Izrael, gdzie może wyjść ta iskra, Boża iskra i zapalić świat, można przygotować na przyjście Pana Jezusa. Tak, wiele jest takich różnych znaków, Bożych znaków, że Boży Duch tutaj działa, choćby i ten Gieczwał, gdzie byliśmy. I to, co się działo po drodze do Chojny i z Chojny i nasza pielgrzymka dookoła Polski, że to jest w planach Bożych, że to się wypełnia, że Pan przyjdzie, mam takie wrażenie, Pan Jezus, nasz Król, zanim obejdziemy wszystkie miasta Polski. No wszystkich, wiadomo, nie jesteśmy w stanie, bo potrafimy wejść tam, gdzie nas zapraszają, po obrzeżach naszej ojczyzny. Dzisiaj na zakończenie dnia mieliśmy wielką radość, ponieważ w Darłowie ojcowie franciszkanie nas fantastycznie przyjęli. Już było po zamknięciu kościoła, bo msza święta była na 18, mówiliśmy prawie o 20:30, ale widzieliśmy światło w kościele, no i patrzymy, wychodzi z brodą człowiek, który ma, ja to mówię, drewiarzową buzię. I okazuje się to ojciec, ksiądz proboszcz, franciszkanin, który nas wita i mówi: czekałem na was. Bardzo serdeczny kapłan i przyprowadza brata i mówi: czy chcecie zobaczyć kościół, czy chcecie wejść do niego? I wysyła brata po klucze, otwiera główne drzwi i zaprasza wraz z obrazem na wózku. I dla niego nie ma problemów, że wózek zostawia ślady na posadzce, która jest dopiero co umyta, i prosi, żebyśmy pod ołtarz dociągnęli ten nasz obraz naszego Króla. Nie ma żadnych problemów. Klękamy i wielbimy Pana Boga, śpiewamy wraz z tym kapłanem i mówi:
czekałem na was, bo widziałem po drodze, jak idziecie. Widziałem was w mediach, czyli prawdopodobnie oglądał telewizję Chrystusa Króla z Chicago. Także ktoś, kto chce, to na nas czeka, krótko mówiąc. Także to zakończenie dnia było takie piękne. Dołączył do nas rano brat Jerzy, który przyleciał do nas z Chicago. Specjalnie do nas przyleciał, który rozmawiał ze mną dwa dni temu, że wybiera się, z tego co się zorientowałem, silny mężczyzna, który fizycznie pracuje i dla niego trudy, pielgrzymki nie są straszne, bo jest przyzwyczajony do wysiłku fizycznego. Zresztą okazało się, że trenował zapasy, także akurat Pan Bóg nas wysłuchał, bo do tej pory mieliśmy braci, których praktycznie trzeba samych ciągnąć, na, można powiedzieć, wieś na wózku. No tak jakoś, no mówię, Pan Bóg ma poczucie humoru, żebyśmy nie myśleli tylko, że własnymi siłami coś zrobimy, że to jest siła ducha przede wszystkim. Brat Jerzy, który od razu się włączył w naszą pielgrzymkę, opowiadał już o przygodzie, że takiej, jak mu przepowiedziałem, że jeśli to będzie z Bożego Ducha, jeśli pojedzie w czystej intencji nam pomóc i przyzna się do naszego Króla, to żeby się nie obawiał na lotnisku, że go będą zatrzymywać, próbować wymusić robienie testów i tak dalej. I tak było. Tak jakby go nie widzieli strażnicy na lotnisku. No ale zły duch czuwa, że tak powiem, musi odpłacić mu za jego serce, bo jest tak, że właśnie wchodzi ksiądz proboszcz, rozmawiamy z Chicago teraz. Może to dobrze, proszę księdza, bo rozmawiamy z panią Krystyną z Chicago. Jest okazja, żeby... To jest ten właśnie kapłan, który nas przywitał tak pięknie z obrazem. Może, ojciec Kamil, tak. Ojciec Kamil. Ja chciałam serdecznie podziękować, bo tutaj pan Sławomir opowiada, jakie piękne przywitanie jest księdza strony. Bóg zapłać. Tak, oczywiście. One zawsze, jak są pielgrzymi, ktoś idzie z Jezusem Chrystusem, za Chrystusem, to czyli jest naszym bratem, więc przyjmujemy zawsze z radością i tak, i błogosławimy. To jest tak, to co możemy zrobić. Udzielić kawałka schronienia, zwłaszcza, że dzisiaj padało, to też to jeszcze będzie... Lało. Zdążyliśmy się schronić tutaj do ojca Franciszka. Jeszcze chyba w nocy będzie padać i grzmieć, bo tak to coś zapowiadają alerty, ale tak. Jeszcze rano msza święta. Oczywiście, jest tak. 6:30, jesteśmy na baczność z księdzem jako tutaj, głównym celebrantem. Tak, w kościele tutaj Matki Bożej Częstochowski w Darłowie, tak. Słowa może... To jest piękny, 14-wieczny kościół, jak bazylika. My weszliśmy i taki pogłos, jak no, w katedrze Notre Dame. No, nie byłem w Notre Dame, tak, ale jest tak, jest starym kościołem XIV wieku. Mariacki tak zwany tutaj też... I co, my tutaj franciszkanie właściwie to jesteśmy po wojnie, bo tutaj też wiadomo, przez wiele lat protestanci byli na tych ziemiach i udało nam się to jakoś po wojnie odzyskać. No i teraz tutaj cały czas posługujemy. Franciszkanie. Czy spodziewał się ksiądz pielgrzymów? Mamy być przygotowani. Akurat podlewałem kwiaty, w kościele sprzątano, więc no, przyszli pielgrzymi. To i co chwilę jakiś pielgrzym przyjeżdża, bo to jest, mamy tutaj szlak świętego Jakuba, więc też pielgrzymi wędrujący właśnie tym szlakiem świętego Jakuba tutaj nas odwiedzają i proszą o pieczątkę, czasami właśnie o schronienie, o nocleg, więc nie zapowiadają się wcześniej, po prostu też takim zaufaniem, że gdzieś tam Pan Bóg się o nich zatroszczy. Jak widzicie, to mówię, przywitał nas, ale przywitał przede wszystkim Pana Jezusa jako Króla Polski. Nie miał problemu z pytaniem. Myślę, że nie z naszego ustanowienia Chrystus jest Król Polskim, czy naszym Królem jest z ustanowienia Boże. Wszystkie panowania, zwierzchności, władze zostały mu poddane, cały wszechświat. To uznamy, na ile przyjmiemy tę prawdę do serca, no to od nas zależy. Natomiast uświadamiać ludzi, no, zacząć pewnie od swoich domów, rodzin, to jest piękne. Ja tak to odczytuję osobiście, jako inicjatywę oddolną. To jest podobnie zresztą jak peregrynacja
jak peregrynację, czy oddanie się Matce Bożej, jak zawierzenie świata Matce Bożej, to przecież papież Paweł VI mówił, że samo zawierzenie Matce Bożej świata, Rosji, Polski nie wystarczy. Papież Paweł VI, wiemy, że zawierzał Pius XII, tak, Paweł VI, Jan Paweł II, zawierzali i Polskę, i każdorazowo też świat, i Rosję. Natomiast Paweł VI mówił, że konieczne jest w naszej świadomości osobiste zawierzenie się Matce Bożej. Nie, to ma nam pomóc osobiście się zawierzyć w swoje serce. Co z tego, że my uznamy, że Jezus Chrystus, usłyszymy, że jest królem wszechświata, ale co to dla mnie znaczy, nie? I ja to muszę odczytać, nie? Że my chcemy, żeby w Polsce, w naszej świadomości Chrystus był naszym królem, tak. Jego prawo. Tak, wszystko zostanie poddane Chrystusowi, każde kolano się zegnie przed nim, czy nam się to, komuś się to podoba, czy nie. Na ile ona wzrasta i ja, czy powiem tak, bo ja czasami śledzę rzeczywiście te różne inicjatywy oddolne, czy to jest Różaniec do Granic, czy Wielka Pokuta. To są piękne inicjatywy. Wiadomo, że czynimy to w posłuszeństwie Chrystusowi Kościołowi. Kościół też rozeznaje pewne rzeczy, musi czuwać i biskupi muszą czuwać, mamy być im posłuszni, ale też mamy się modlić. Mamy się modlić i coś robić. Nie? Nie możemy stać w miejscu. Nie? I ja to tak widzę, nie? Że to jest piękna inicjatywa. To jest też, dziewczynka jest formą też pokuty, pewnie też zadośćuczynienia Panu Bogu za grzechy naszego narodu, niewierności, złych rzeczy, które się też dokonują. Nie? Teraz właśnie oddolnie rodziny zawierzają się Panu Jezusowi. Obraz pielgrzymuje, na przykład w Stanach, w tak szybkim tempie to się rozeszło, że w 10 Stanach mają już kopię obrazu, ludzie się zawierzają, ludzie wpisują łaski uproszone. W Chicago dzwonią do mnie słuchacze radia, pragną mieć obraz, żeby pielgrzymował. To jest takie bardzo pozytywne zjawisko. Czy można powiedzieć, że im gorzej będzie, tym ludzie szybciej wrócą do Pana Boga? Wie Pani co, ja myślę, że chyba coś takiego jest w naszej mentalności. Im bardziej widzimy, że widzimy takie wpływy zła w naszym świecie i takie niepokoje, też taką naszą bezsilność. Im więcej widzimy, że jesteśmy bezsilni, tym bardziej chce nam się modlić. Im bardziej sami jesteśmy słabi, doświadczamy, no Panie Boże, no nie mamy mocy, nie mamy takiej siły, więc zwracamy się ku Tobie. I to jest, jestem przekonany, że to jest dobre, taki dobre zjawisko, nasza taka reakcja, można powiedzieć, ludzi wierzących, że Panie Boże, no poprowadź nas, co mam czynić? Święty Franciszek, no, on kiedy się brał do dzieła ewangelizacji, ale najpierw klękał. Panie, co mam czynić? Nie mam różne pomysły w swojej głowie, ale chcę być posłuszny Tobie, chcę być posłuszny. Święty Franciszek był znany, że nic nie robił bez Kościoła, nawet szedł na wyprawę krzyżową, ale czynił to w duchu Ewangelii. Zresztą przecież głosząc Ewangelię, nawet do samego sułtana, ale pytał się Pana, zawsze słuchał w swoim sercu, w swoim życiu Chrystusa, by to, co czynić, Jemu się podobało. Na Bożą chwałę, do naszego zbawienia. Natomiast nie możemy być ospali, bo świat nas usypia. Świat nas usypia. Jeżeli my nie wyjdziemy, jeśli czegoś nie zrobimy, jeśli damy się uśpić, już po nas. Tak czasami sobie myśli, że jak nie wiadomo, mówi się teraz to właśnie, że zło gdzieś tam panuje, bo jakieś pandemia, różne rzeczy, sytuacje, zjawiska, ale czasami nie wiemy, ale gdzie się pali tak naprawdę, nie? I szukamy przyczyny, nie? Różnych zjawisk, sytuacji. Ale przede wszystkim mamy się modlić. To, co Pan Jezus mówi, módlcie się, czuwajcie, nie? I to do nas należy, nie? Ksiądz otworzył szeroko drzwi Chrystusowi i pielgrzymom. Bóg zapłać. No pozdrawiam serdecznie i Chicago, i Stany, i tą inicjatywę. Niech Pan Bóg Wam błogosławi, no i błogosławionych owoców też, odwagi też życzę. Bardzo dziękujemy. No. Niech księdzu Pan Jezus Król błogosławi również. Pani Krysiu, ksiądz od razu wspomniał, że trzeba dziękować już za owoce, które się wydarzą. To nie tak, że, bo my to z wiarą podchodzimy, że to już się dzieje. Trzeba już za to, co w przyszłości się wydarzy. Dobre spostrzeżenie. I do nas Jerzy. Jerzy dzisiaj w piątek pości, ale chyba ślubu milczenia nie złożył. Jerzy, powiedz, jak to się stało, że zły duch jednak musiał cię ugryźć,
za to, że przyjechałeś tak szybko ze Stanów. To jest brat, który wsiadł w samolot, się długo nie zastanawiał i przyleciał. Nie patrzył na kwarantanny, nie kwarantanny, czy go zaszczepią, czy go złapią czy cię na bramkach będą zmuszali do testu. Po prostu przeszedłeś jak niewidoczny człowiek. Ale zemsta była taka, że przyleciał bez bagażu. Bagaż jego poleciał gdzieś do Niemiec. Chod nie mam, koszulę mam. Jedzenie, stół jest zastawiony. To po prostu wszystko jest. Idziemy dalej. Tyle. Ale walizki nie ma na razie. Walizki nie ma? To jest taka rzecz nabyta. Ale już dzwoniono, że z Frankfurtu ma przylecieć samolot swoją walizką tak do Gdańska, także jutro będziesz mógł sobie po drodze odebrać. Proszę powiedzieć, panie Jerzy, czym się pan kierował, że to nagle tak Pan Bóg dotknął i nic się nie liczyło, zostawia się wszystko za sobą i idzie się za Panem Jezusem? No już sobie pani odpowiedziała, idzie się za Jezusem. Ale tutaj to, co nam w trakcie powiedział, przyjechałem na kwarantannę. Ja mówię, jaką kwarantannę? No taką Bożą kwarantannę. Jest to jakaś myśl. Co to znaczy ta kwarantanna? No dokładnie, z Panem Jezusem. Zawsze się pytam, dokąd lecisz? No, do Chrystusa Króla. I tyle. Pielgrzymka jest obecnie bardzo ważnym wydarzeniem i jest duże zainteresowanie pielgrzymką. Słuchacze Radia Chrystusa Króla w Chicago śledzą każdego dnia, wchodzą na internet, aby poszukać co nowego u pielgrzymów. Chciałoby się tam również być przy Panu Jezusie, no i okazuje się, że odległość nie jest żadną przeszkodą. No tutaj mamy przykład Pana Jerzego. Wierzę, że ta pielgrzymka przyniesie wielkie owoce. Przyjemność wielka i z Panem Jezusem. No, kto sobie na to może pozwolić? Od praktycznie Koszalina idzie z nami siostrzyczka, która przyjechała z Jarocina. My nazywamy ją Hania Bielicka, bo mniej więcej ma taką aparycję, chodzi w pięknych kapeluszach, sombrero, a jednocześnie ma poczucie humoru i jak zacznie ewangelizować, to po prostu z takim wdziękiem. Powiedz siostrzyczka, jak to się stało, żeś wszystko rzuciła i przyjechała? Bo usłyszałam słowo, witam, szczęść Boże. Szczęść Boże. Właśnie usłyszałam słowo od Boga, zostaw wszystko za mną. Było chwili zastanowienia, nie było. Mówię, zostawiam wszystko, idę do Boga, tylko Bóg. Wiele osób czuje to w sercu, że muszą być tam. Tak jest właśnie. I mówię, od dawna już chciałam iść w pielgrzymce do Częstochowy. Ale tak jakoś wyszło, że zawsze służyłam przy kuchni, gotowałam pielgrzymom. I pielgrzymi jak przychodzili, mówili, Pani Aniu, to twoje miejsce tutaj, bo ty nas właśnie tu gościsz. Częstujesz dobrym obiadem, dobrym kompotami. I mówi też tak samo z nami pielgrzymujesz jak my. Także ktoś to musi zrobić też, tak? No i teraz mówię, nie, do Częstochowy. Nie, też tak jeszcze myślałam, może o Częstochowie, ale mówię, jak zobaczyłam ten film w internecie, no to nie, to nie, to jest ta pielgrzymka właśnie. Ta moja pielgrzymka wymarzona, to już kiedyś sobie marzyłam, żeby za Bogiem iść, naprawdę ewangelizować. I pomagać innym przede wszystkim, ciągnąć ten ciężar, ten krzyż. Jak długo jeszcze pani będzie szła? Do końca. Ja ostatnio wszystko naprawdę postawiłam na ostrzu noża i koniec. I nie cofnę się ani kroku do tyłu. Tak jak powiedziałam, tak musi być. U mnie nie ma słowa, że jak powiem A, to mówię B. Nie ma. Jest koniec. Klamka zapadła, idę. Wola Boża. To jest wszystko wybór Boga. Tak chciał Bóg. I Maryja, moja mamusia w niebie. Mówię, wszyscy właśnie, wołam ciągle pomocy od nich i mam. I mam wszystko, co chcę. Nic więcej nie potrzeba. Wspaniałych ludzi przede wszystkim. Tak. To jest sukces. Mieć takich ludzi wkoło. Mówię, się wzruszyłam. Naprawdę nie mogę mówić nieraz, bo jak tak patrzę na te biedne owieczki idą i ko tego Chrystusa ani ukłonu, ani szczęść Boże. Ja całą drogę praktycznie mówię do nich. Mówię, ludzie, obudźcie się. Obudźcie się. No żegnają się. Ale kiwam im też, jak jadą samochodami. Właśnie, że idzie Chrystus Król. Mówię, chodźcie z nami, bo Król czeka i woła. No jedna osoba mi pokazała taki znak, że zareagowałam obojętnie. Mówię, dobrze mieć w głowie jak gdzie indziej, tak?
A, także tylko z Bogiem i z Maryją i zwojujemy cały świat. To jest przekrój naszego społeczeństwa. Część jest obojętna, bo żyje marnościami tego świata, a część już wie, że to nic nie znaczy i idzie za Panem Jezusem. Krysiu, dzisiaj na deptaku my przechodzimy przez środek, bo my idziemy, nie chowamy Pana Jezusa, bo światła się nie chowa pod korcem. Pokazujemy i dzisiaj odprawialiśmy drogę krzyżową. W centrum, jakie to było miasteczko? Pamiętacie? Domki. W Domkach. No pełno straganów, jak to w nadmorskich kurortach. Wszędzie to samo. Ta sama tandeta, to samo, za przeproszeniem, dziadostwo chińskie. Lody, obżarstwo, piwo, tępy wzrok, błąkanie się. A tu przychodzimy, po cichu odprawiamy drogę. Znaczy, czy po cichu, to może nie, bo nagłośnienie dzisiaj kupiłem w koszalinie dla nas. Mikrofonem już jesteśmy, z głośniczkiem. I odprawiamy stację drogi krzyżowej, powolutku, bez krzyku, spokojnie, wśród tych biednych ludzi, którzy biegają nie wiadomo za czym i to nowy ciuch sobie kupią, będą szczęśliwszy, a my, jak najszczęśliwsi ludzie na świecie, radujemy się, bo nawet odprawiając drogę krzyżową, nie jesteśmy ponurzy, bo drogę krzyżową kończy zmartwychwstanie, czyli obietnica życia wiecznego, że nie kończy się nasze życie tutaj na tych choćby doczesnych jakichś tam problemach, że tylko tym żyjemy. I to nam daje taką energię, że jeden drugiego wspiera. To jest ten pielgrzymujący Kościół. Ale to ciekawe. Dużo osób udaje obojętnych, ale jak się zagaje rozmowę i tutaj Hanka Bielińska nasza, czy Boguś, czy ktokolwiek, jednym słowem tak jakby zahaczy kogoś, że jest punkt zaczepienia, to podchodzą do nas i pomału pozwalają się z tej skorupki, dosłownie z tego pancerza, obierać. Tylko no wiadomo, że kwestia czasu. To jest tak jakby kogoś obierać z czegoś, co wiele lat zawijał się jako ochronę. Tak, jak jedwabnik z kokonu. Tu ładnie brat Boguś mówi, ten, który się przyłączył do nas na plaży już prawie, ile jest, 10 dni temu w Kołobrzegu. On się też długo nie zastanawiał. Popatrzył się na Pana Jezusa, na obraz, na to, że się modlimy. No i to jest wdowiec, który po 46 latach, no można odwdowiał, czyli jak osierocony człowiek. Mężczyznom bardzo ciężko jest znosić samotność. Kobiety jakoś to lepiej znoszą. Ale no co on miał zrobić? Tułać się? Nie. Zobaczył Pana Jezusa. Idę z wami. Czy weźmiecie mnie? Oczywiście. Na drugi dzień był spakowany. Raniutko czekał przed kościołem, gdzie mszę mieliśmy w Kołobrzegu. I idzie z nami. Jeszcze nam pokazuje trasę. Jeszcze nam mówi, którędy, jak dojść. A poza tym, oprócz tego, że w Mielnie tu mieszkał wiele lat, to w Jeleniej Górze ma dom w Mielnie, ale nie może tam no po prostu spokojnie usiedzieć, bo wszystko mu przypomina jego ukochaną żonę Mirellę. Byliśmy na jej grobie, wspólnie się modliliśmy i to było piękne, że stawialiśmy się za nią. Boguś zostawił nasz emblemat naszej pielgrzymki jej na grobie i mówi: idę w twoim imieniu, idę dalej. I poprowadzę też, my też w pewnym sensie jesteśmy sieroty z różnych stron, bo też mamy różne przeżycia takie, że często cierpimy z powodu samotności, ale tu w grupie i przy Panu Jezusie czujemy się wielką rodziną. My wszędzie mamy rodzinę, ale co się dzieje? Bogusław nas prowadzi na Jelenią Górę, tam gdzie wiele lat żył, gdzie mu się dzieci rodziły, a teraz są za granicą. I no między innymi chce nas wprowadzić na Śnieżkę, gdzie wiele razy z żoną, gdzie byli szczęśliwi, całą rodzinę, na piechotę sobie wchodzili. I teraz mówi: nie ma problemu, z Panem Jezusem też tam jedziemy. Także nie ma przypadków na tym świecie. Spotykamy się na trasie, Pan Jezus nas klei ze sobą, docieramy się, bo każdy ma inny charakter, z innej parafii, ale mamy wspólny cel, no i stajemy się tą rodziną. Jeden drugiemu no jakoś pomaga. Jeden ma kawałek chleba, drugi ma kawałek ciastka, trzeci ma herbatę i wszystko mamy tak wspólnie. Nie powiem, że to jest komuna, ale no dzielimy się to, co mamy najlepsze. Pieniędzy nam nie brakuje, właśnie nie brakowało na tej pielgrzymce pierwszy raz w życiu. Natomiast
bardziej brakuje zawsze braci. Braci pomocy mężczyzn. Kobiety niestety, ale wydawało mi się, że Kościół powinien być wojujący. Takie mam wrażenie, nie? Że o bicie, o Królestwo Boże, a tu niby te słabe kobiety, to one się biją za nas, a faceci się przyglądają, mięśniaki. No jedyny wyjątek, teraz mamy posiłki z Ameryki, to chyba jest ratujesz honor, Jerzy, naszej Polonii, że inni się bali przylecieć tutaj, że będą, nie wiem, od razu spacyfikowani czy jak, a ty, Jerzy, przyjechałeś, jeszcze się dowiadujemy, że trenował zapasy. No to już w ogóle no full service. Bo nie pęka, ma siłę i mięśnie, do których tu wspominaliśmy. No ale on jeden nie może za całą Polonię, za przeproszeniem, pokutować i ciągnąć wózek, bo padnie zaraz. Ale, no dobrze, kobiety pomagają, ale w większości jednak, no widzę kobiety Kościół, no nie wiem, dzieci, faceci, gdzie bracia, bo tak, no brakuje, no... Wszędzie mężczyzny brakuje, męskiego głosu. No. Tak to wygląda. No, może narzekam, ale tak to widzę dzisiaj. Na pewno, Panie Sławku, jeden duch jest w nas i myślę, że Pan Jezus ma tak mocne działanie, tak oddziałuje teraz na ludzi, bo pragnie nas ratować, że dzieją się rzeczy piękne i myślę, że to zacznie się od niewielkiej garstki ludzi. Oni uratują ten świat. Wypełniamy wolę Bożą i na pewno to jest jakby iskra, która dotknie serc wielu i dzisiaj może jest to garstka ludzi, ale myślę, że naród się pewnie przebudzi i zaczyna się od tej garstki. Wierzę, że to pójdzie w bardzo szybkim tempie, w tym dobrym kierunku Bożym i że będzie intronizacja. I myślę, że to pójdzie też w świat. Tutaj jest z nami nadal ksiądz. Ojciec Kamil. Może ostatnie co takie posłem, bo przygląda się wariatom i mówi, no, nie, nie, o czym oni mówią, o zbawianiu świata mówią. No. Parę lat temu byłem w Nowym Jorku, widziałem moją ciosię. Tak, ciosia mi też bardzo wielki człowiek mówi, Kamil, słuchaj, powiedz mi, tak, jesteś w tym Nowym Jorku, jest tych 10 sprawiedliwych, czy się znajdzie tych 10 sprawiedliwych, żeby to miejsce ocalało, ta Sodoma Gomora? Ile takich miejsc na świecie jest? Mówię, nie wiem, gdzieś, nie mam pojęcia, natomiast to, co wy robicie, różaniec, trwanie przy Bogu, przy Chrystusie, przy Kościele, robienie to, co w naszej mocy, to jest ważne, żeby być otwartym na natchnienia Ducha Świętego. Wiadomo, trzeba rozeznawać Duch. Dzisiaj jest dużo też zamieszania z różnych stron. Trzeba czuwać, po prostu trzeba modlitwy, czuwania, otwartości, ale odwagi, w tym wszystkim odwagi. Pan Jezus powiedział bardzo ważne słowa. Nie bójcie się, to ja jestem. Jestem z wami przez wszystkie dni do skończenia świata. Mamy tą świadomość codziennie tutaj, na miejscu. Ja sobie sam uświadomiłem, kiedyś chodziłem na pielgrzymki, ale tak naprawdę codziennie, kiedy wstajemy, my pielgrzymujemy, my idziemy. Jak ktoś idzie rano na mszę świętą, później idzie do pracy, idzie do rodziny, on wie, że jest w trasie, on idzie w drodze ku niebu, ku życiu wiecznemu. Przed nami różne zadania. I każdy ma dzisiaj w Kościele, myślę, że jakieś zadanie do spełnienia. Czy to jest pielgrzymka, czy to jest to przypominanie, ta intronizacja, czy to jest modlitwa różańcowa. W różnych aspektach życia, w różnych miejscach na pewno potrzeba tego wszystkiego. Ja tylko życzę, żeby po prostu w tym wszystkim królował Chrystus, przede wszystkim w sercach. To doświadczenie takiej żywej wiary to dzisiaj jest bardzo ważne, ponieważ też święty Piotr mówi, mocniwie wierzę, przeciwstaw się złemu, więc o tą wiarę trzeba dzisiaj walczyć, o Ewangelię, o Chrystusa. No i Polska zawsze była dla nas takim znakiem od samego początku obecności Boga i Maryi w naszym narodzie. My musimy to pielęgnować. Utrata tożsamości, utrata tego, co jest dla nas cenne, zawsze było cenne, no to jest dzisiaj, o to walczymy w różnych miejscach. I chyba ważne jest, żeby się nie zniechęcać przeszkodami. Wielkie rzeczy rodzą się w bólu i chodzi o to, żeby się nie zniechęcić, tylko iść dalej i trwać. Ufać. Przede wszystkim iść, ufać, to też tak, i trzymać ku jedności, trzymać się razem. To jest takie ważne, pomagać sobie. To jest tak, więc
już się zauważa, że Duch Boży łączy ludzi. To już jest widoczne, że ludzie się łączą w różnych krańcach świata, podobnie myślą. Pokładamy nadzieję w Panu Jezusie i w Niego inwestujemy. Myślę, że to jest dobra droga. Amen. Tak. Tak. Niech Pan Bóg błogosławi i niech Was strzeże naprawdę idźcie do przodu po prostu z tą mocą wiary. Dlatego życzę Wam tam i Waszych takich poczynaniach. Ja w takiej prostocie franciszkańskiej, nie, pokoju i dobra Wam przede wszystkim życzę i radości. Radość Panu jest naszą ostoją, żeby to wszystko tak. Zielenie się wiarą to jest dzielenie się radością z tego, że Jezus jest Chrystus i jest moim Królem, jest moim Panem. I skoro, jeśli ja się z tym cieszę, to chcę się z tym zawsze dzielić. To jest oczywiste. Nie? Niech tak się dzieje. Wielkie Bóg zapłać księdzu za te cenne słowa. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Serdecznie dziękuję za relację. Życzymy dużo sił i błogosławieństwa Pana Jezusa Chrystusa, Króla, na każdy dzień. Niech dodaje sił i prowadzi dookoła Polski, błogosławiąc ją, by zdobyć serca wszystkich Polaków i by wypełniła się wola Pana Jezusa, by wreszcie doczekać tego najpiękniejszego momentu królowania Pana Jezusa w naszym narodzie. Tego sobie życzymy. I tak nam dopomóż Bóg. Serdecznie dziękuję wszystkim pielgrzymom za podzielenie się też wiarą. Panie Sławku, dziękujemy serdecznie za te relacje, które Pan tutaj nam przekazuje, bo tym żyjemy. Tak właśnie. Polecamy się na przyszłość. Z Panem Bogiem. Dobrej nocy. Króluj nam Chrystę. Zawsze i wszędzie. Dobranoc. Dobranoc. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem.